Cześć, tu podcast BK, czyli bez kompetencji, bez kontroli, to już sobie umawialiśmy i tak dalej. Brzydkie kreatury. Tak, też może być. Dzisiaj porozmawiamy o Kształcie wody, czyli o filmie, na który ja bardzo, bardzo czekałem i szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, ale obzdurałem sobie, że to może być najlepszy film w tym roku. Znaczy obzdurałeś tak sobie, bo zebrał 13 nominacji do Oscara, kolego. 13! I nie chciałbym teraz gniewnie zapytać, ale za co? Bo to nie jest zły film, ale z drugiej strony 13 nominacji, no chyba trochę za dużo. Do tego jeszcze pewnie przejdziemy, możemy sobie omówić po kolei, dlaczego niektóre są zbędne. Ale no dobra, porozmawiajmy o Kształcie wody w zasadzie od początku. Jakie są wasze pierwsze wrażenia i czy w ogóle... Bo nie chciałbym od razu mówić o tym, jak oceniliśmy te filmy, czy jakbyśmy je ocenili. Ja powiem o tyle, że ten film mi się podobał i on jest naprawdę całkiem przyjemnie się go ogląda, jest całkiem sympatyczny, ale z drugiej strony jakby ciężko mi go porównać chociażby do Nici Widmo czy do Trzech Billboardów za Ebbing, Missouri. To nie chodzi o to, że to są zupełnie inne gatunki i zupełnie inne filmy, ale po prostu wydaje mi się, że to jest najzwyczajniej, najprościej w świecie film słabszy, znacznie słabszy. Znaczy, ja bym nie chciał, żebyśmy mówili o Kształcie wody tylko w kontekście tego, że dostał te 13 nominacji, bo to faktycznie jest rzecz, która jest wyróżniająca, bo tak, rzadko który film dostaje aż taką ilość nominacji. Ale ciężko jest ci oglądać ten film, kiedy już wiesz, ile on ma tych nominacji i nie rewidować sobie tego, tych wszystkich kategorii, w których on jest nominowany, z tym, co rzeczywiście widzisz na ekranie i jak ty odbierasz to, co widzisz na ekranie. To znaczy, ja muszę zaznaczyć, że ja na tym filmie naprawdę świetnie się bawiłem i on mi się bardzo podobał, z tym, że myślę, że to tylko i wyłącznie dlatego, że po jakichś 20-30 minutach... Zasnąłeś. Nie. Po 20-30 minutach zupełnie zmieniłem sobie jakby optykę na ten film, stwierdzając, że dobra, to jest taka luźna historyjka, która ma być właśnie dla przyjemności oglądania, a nie po to, by uważać się za jakiś, nie wiem, świetny i wiekopomne dzieło. Po prostu. Jeżeli nie będziemy oglądać tego filmu z oczekiwaniami, że jest to jeden z, nie wiem, 5-6 najlepszych filmów tego roku, czy ostatnich lat, to możemy z niego czerpać całkiem sporo frajdy. Ale jeżeli będziemy się doszukiwać tam, nie wiem, czegoś więcej i tego, że to naprawdę to jest świetny i bardzo ważny film, no to chyba trochę zepsujemy sobie dwie, trzy godziny rozrywki. Możemy zrobić temu filmowi faktycznie krzywdę, patrząc na to, jakie możemy mieć oczekiwania przed nim. Bo nie dość, że tyle nominacji, to jeszcze Del Toro, który jest no, szanowanym reżyserem, jakby nie patrzeć. I naprawdę czekało się trochę na jego filmy. Bo on ma tą niby taką smykałkę do zrobienia z filmu, który może być zwykły, zamienia go w coś bardziej trochę magicznego. Tak, on ma to, co ci mówiłam, że on robi film, który jest trochę tak utkany z wyobraźni, metaforycznie. Że to są filmy, które są przepiękne wizualnie i ja mam problem z tym, co jest poza tą wizualnością troszeczkę. Tak, ale to zacznijmy od tego, o czym jest Kształt wody. Na dobrą sprawę poznajemy historię niemowy, sprzątaczki, która nie mówi, straciła głos w niewyjaśnionych okolicznościach jako dziecko. Tylko tyle się dowiadujemy i widzimy blizny na jej szyi, że prawdopodobnie miała uszkodzoną krtań czy coś w ten sposób. I ona sprząta w pewnym centrum badawczym, do którego przywożą potwora. Obiekt. Obiekt, nazwany faktycznie obiektem i ten potwór jest mocno związany z wodą, bo jest, mówi się nawet, że on jest czczony jak takie jakieś bóstwo w Ameryce Południowej. Nie do końca wiadomo, czym jest. Chodzi na dwóch nogach, ale pływa. I chyba więcej o tym potworze nie musimy mówić. W zasadzie pada nawet kilka razy chyba słowo syrena, że to jest syren, tak? Syren czy może męski odpowiednik syren, ale syreny. Oni czasem go traktują jako bóstwo, tak. A czasem w ogóle jakoś tak, że to jest tylko zwierzę. I na dobrą sprawę to jest osobna kwestia w tym filmie i to jest, powiedzmy, mniej istotne. Ale ona się zakochuje w tym potworze, oni tworzą ze sobą jakąś tam relację i dalej to się toczy w dosyć przewidywalny sposób, jeśli przyjmiemy, że Del Toro oglądał kiedyś Potwora z Czarnej Laguny, lubi King Konga i tego typu filmy, to już będziemy wiedzieli, do czego to mniej więcej zmierza. Jeśli widzieliśmy Wolniciorkę i jeśli widzieliśmy Pocahontas. Tak, znaczy no, baśni, ogólnie rzecz biorąc baśń. I więcej na ten moment fabularnie chyba nie musimy zdradzać, bo co prawda on nie jest jakiś specjalnie skakujący,
ale można czerpać przyjemność z obserwowania narracji w tym filmie. To jest coś, co mi się bardzo podoba. Znaczy prowadzenie narracji w tym filmie i pełna świadomość tego, że tutaj obraz jest na dobrą sprawę takim opowiadaczem. To znaczy Del Toro rzuca tutaj takie wątki, które możemy uznać, że są może troszeczkę nadęte, nawet bym powiedział. Troszeczkę zbyt oczywiście rzucone, no bo co chwila obserwujemy jakieś musicale. Co chwila mamy przypomnienie o tym, że ta sprzątaczka mieszka nad kinem, co już w ogóle jest takim wymowne. I tego typu takich elementów, które nawiązują do filmów klasycznych, do filmów, które Del Toro na pewno w dzieciństwie oglądał i których jest jakimś wielkim fanboyem, jest na pewno cała masa i my jej nie wyłapaliśmy. I to jestem pewien, że... Joanna się wzdrygnęła na słowo fanboyem i mam to samo. Jakoś bardzo mi to nie pasowało, ale w ogóle jeszcze tylko czekam na, nie wiem, takie luźno rzucone instabojem. To kiedyś te słowo zrobiło mi ogromną krzywdę pewnego dnia, ale ty już pomijając to. To znaczy ja użyłem tego słowa, bo użył go Del Toro. On nazywał się fanboyem. Aha. A, to ciekawe. To jest gość, który jest wielkim fanem. Nie fanboy? Dobra, wytnij gość... to, proszę. Proszę wytnij to. Nie, to nie, było nie, nie, nie wycinaj, proszę, proszę. Nie no, suchar musi być. Tak. Otóż Del Toro sam siebie nazywa fanboyem, że on chodzi do kina i po prostu z taką, jak był małym dzieckiem i zobaczył Potwora z Czarnej Laguny, to on nie wiedział, czym jest kino i on kibicował Potworowi. I to widać w jego wszystkich filmach, a w Kształcie Wody tak, to już kompletnie. Tak, i zresztą widać, że on ma bardzo duże zaplecze kulturowe. Tak. Że o tym będziemy mówić, kiedy będziemy robić 3x3. I o tym, że potwór nie jest potworem, czy nie musi być potworem, w sensie tak, wiem, o co chodzi, tak, że czasami to... więcej potwornych cech no znajdziemy ten... w człowieku niż... No ten, właśnie wydaje mi się, że ten, ta kwestia trochę, trochę mocno związana z posthumanizmem tutaj jest trochę kiepsko przepracowana. Znaczy ona jest bardzo oczywista. Tak, ona jest niesamowicie naiwna. Główni bohaterowie, pozwolę sobie tylko wymienić, to jest tak, niemowa, potwór, podstarzały gej, usiejący w dodatku, ciemnoskóra sprzątaczka, i tyran, szef ochrony, wielki biały facet z rodziną, wąsem no i skłonnością do przemocy. No jest jeszcze ten pan, który chce się uczyć. Aha, jest ten jeszcze... Rosjanin, nie Rosjanin. I mamy Rosjanina, który ma ambicje. Rosyjskiego agenta, no. No. To są bohaterowie. To jest bardzo narracja, która zawiera właściwie wszystkich. Po prostu mamy reprezentantów wszystkich poszczególnych mniejszości. No i mamy bardzo, bardzo jasno zrobioną opozycję. Właśnie mamy osoby, które w jakiś sposób są inne, odróżniają się, są jednoznacznie dobre, a osoba, która jest, ma wszystkie predyspozycje do tego, żeby, mówiąc cudzysłowem, być idealna, jest tą osobą złą. Swoją drogą właśnie ciekawy jest ten wątek, kiedy on traci palce i przestaje być idealny, nie? To jest taki fajny smaczek. Tak, w ogóle tych smaczków tu jest dużo. My, tak jak mówię, my prawdopodobnie ich nie wyłapiemy. Tylko, że no właśnie, Joanna powiedziała, jak wychodziliśmy z kina, że owszem, tutaj jest na pewno dużo rzeczy ukrytych, ale niespecjalnie... Ale nie chcemy oglądać drugi raz tego filmu, żeby je wychwycić. Tak, jest coś takiego. Z drugiej strony, kurczę, ten film jest piękny. Tak, on jest śliczny wizualnie. Wydaje mi się, że tutaj właśnie... Że Del Toro robi filmy, które... Jak czytasz jakąś dobrą powieść, jakąś, czy opowiadanie klasyczne, to on robi filmy, które ty miałeś wcześniej w głowie jako swoją wyobraźnię. I to jest coś, z czego czerpiesz niesamowitą radochę, widząc to, bo ty sobie to wcześniej wyobrażałeś. Takie odnoszę wrażenie. No tu się zgodzę na pewno. A ten film dla mnie jest piękny przede wszystkim kolorami. To znaczy to, że tutaj wszystko się odbywa w takim pomiędzy zielonym a niebieskim, to są takie głównie dominujące kolory, a jeśli się już pojawia jakiś inny kolor wyrazisty, to on zdecydowanie ma jakąś rolę. Tak jak mam wrażenie, że tutaj kolor czerwony, to jest, na tą sprawę, on cały czas tutaj nie symbolizuje zagrożenia krwi. Wręcz przeciwnie, to jest takie bardzo dziecinne pokazanie miłości, bo za każdym razem prawie, kiedy pojawia się tutaj kolor czerwony, to jest to jakiś sposób miłości. Na przykład, kiedy bohaterka jest szczęśliwa przez to, co się działo z nią i potworem, to ona pierwszy raz idzie do pracy w czerwonym płaszczu. Ona zakłada nagle czerwoną opaskę na swoje włosy. Wejście do kina jest czerwone. Pokazuje, och, kochamy kino, pokażmy to. I to jest takie bardzo, bardzo fajne zagranie kolorystyczne,
które nie jest takie płaskie. To znaczy, zobaczcie, że jak bohater grany przez... postać grana przez Michaela Shannona kupuje sobie samochód. I ten samochód też kupuje w kolorze turkusowym. Ani zielonym, ani niebieskim. Ten turkusowy tak bardzo do niego nie pasuje. No. Tak, dokładnie. To tak naprawdę kolory mają ogromne znaczenie i widać, że Del Toro wymarzył sobie ten film jakiś czas temu i wreszcie dostał pieniądze, mógł zrobić dokładnie tak, jak chciał cały film. Mam wrażenie, że naprawdę przywiązanie do szczegółów jest tutaj niesamowite. To wszystko się ogląda tak, jak powiedziałeś. Można mieć bardzo dużą radość z tego filmu, bo on naprawdę dostarcza takiej estetycznej po prostu przyjemności. Teraz sobie wpadłam na to, że to jest takie odwołanie się do okresu prenatalnego, że woda jest czymś takim, w czym człowiek powstaje, z czym jest do końca życia i od samego początku związany i że to jest jednoznacznie dobre. I tego nie ma w sumie w tym filmie tak przepracowanego, jak ja bym chciała. Nie, ale sam motyw wody powtarza się cały czas, przez cały film praktycznie. I ten kształt wody, to ja w ogóle na początku, jak dowiedziałem się, jaki jest tytuł tego filmu i że będzie tam grał jakiś potwór, to mówię, dobra, czyli potwór, czyli człowiek, bo człowiek składa się w dużej mierze z wody, jest takim kształtem wody, nie? A tutaj ta woda w tym filmie, ona nabiera tylu znaczeń, że mnie to aż męczy, nie? Że na początku faktycznie ona jest związana z jakąś seksualnością, potem się okazuje, że ta woda jest związana z tajemnicą. Woda jest tutaj ważnym składnikiem, amen. Życie instant. Bo są te dwie sceny, co najmniej dwie sceny, kiedy, tak jak mówiliście o tym okresie prenatalnym, to też pojawiają się taka ich, kiedy pływają razem, przytuleni do siebie. Jest co najmniej jedna scena, kiedy to odbywa się w mieszkaniu. Jedna poza. I jedna właśnie, kiedy już... Poza, po prostu. No, po prostu. Bez spoilerów. Bez spoilerów, okej. No i tyle. Są takie dwie sceny, kiedy... No nie, chodzi mi o ten stan takiej nieważkości, powiedzmy, jakiejś istotnego dla nich momentu, który odbywa się, jakby nie było w wodzie. Tak, poza tym kolory, to co mówiliśmy o kolorach niebieskim i zielonym, no to woda jest właśnie w granicach takich a takich, nie? I ona może być, tak jak mówiłem wcześniej, ona może być jakimś zagrożeniem, ona może być związana właśnie z seksualnością, po prostu z człowiekiem, jakimś tam dziwnym symbolem. Może być czymś, co po prostu niszczy, bo w pewnym momencie zostaje zalane kino. Ale to nie jest w ogóle zagrożeniem. Woda zagrożeniem może niekoniecznie, ale jednocześnie masz deszcz, który powoduje taki klimat w pewnym momencie, że to wszystko jest takie ponure, ciemne i w ogóle. Ale my wiemy, do czego to zmierza i wiemy, że to jest dobry deszcz. Teoretycznie ja, tak, ja praktycznie nie, ale dla mnie to... że tutaj woda w tym filmie jest jednoznacznie dobra. Nie, to ja tak na pewno się nie powiem, że jest jednoznacznie dobra. To znaczy, ona jest bardzo użyteczna, ale nie tylko przez ludzi dobrych, powiedziałbym. Że właśnie to zagrożenie jest o tyle, że na przykład pozbawienie kogoś tej wody, na przykład tego potwora właśnie, no dla niego jest groźne, nie? Poza tym to musi być bardzo specjalna woda dla samego potwora, to już też sobie powiedzieliśmy wcześniej. Są te momenty, kiedy potwór wyciągnięty z tej wody, tak jakby poza swoim naturalnym środowiskiem niby, chociaż jednocześnie może być i tu, i tu. I poza tym swoim środowiskiem, on dziwne rzeczy się z nim dzieją odnośnie tej wody. Poza tym, to co się dzieje z Hali Hawkins odnośnie wody i scena w autobusie, która jest w zwiastunie, moim zdaniem jest gigantycznym spoilerem, że ona się bawi kropelkami wody, jest dość specyficzna. Tutaj i mam wrażenie, że trochę nawet aż niepotrzebna, troszeczkę zbyt mało subtelna i dla mnie. Ale tutaj ta woda faktycznie i to co się dzieje z nią tak po prostu w ogóle, to dla mnie jest rzecz, która w tym filmie naprawdę wychodzi na bardzo fajny plus. Że kształt wody jako tytuł w ogóle też świetnie zostaje usprawiedliwiony. A jakie są wasze odczucia względem bohaterki granej przez Sally Hawkins? Nie? Widzę ją na tak nie za bardzo. No właśnie ja miałam z nią trochę problem, bo ona jest moim zdaniem... Znaczy, ona się dobrze wpisuje w tą estetykę baśni, bo ona jest taka jednoznacznie naiwna i trochę mam z nią problem. Ale to też jak wcześniej z Tomaszem rozmawialiśmy. Ona jest też troszeczkę, moim zdaniem, też o tym rozmawialiśmy z Tomaszem, że tutaj jest trochę tak... Wszyscy rozmawiali z Tomaszem. Że z nią jest związana taka nachalna seksualność trochę. Nie w takim sensie, że ona jest wulgarna, tylko kiedy mamy pierwszą scenę, no to już się dzieje to, co się dzieje. Jej relacje z tym potworem, one, no w gruncie rzeczy one są takie najpierw platoniczne, ale później moim zdaniem ta seksualność też jest niepotrzebnie w to wplątana. I ja mam z nią problem, dlatego że w niej jest trochę takich sprzeczności, które nie łączą się w spójną całość. Dobra, to ja sobie pozwolę teraz dwie rzeczy skomentować. Pierwsza to fakt, że kiedy rozmawialiśmy wcześniej z Tomkiem o wszystkich filmach Del Toro, a w zasadzie o schemacie, jakim Del Toro się posługuje, to Tomek zapytał mnie, czy w kształcie wody, bo jeszcze wtedy tego filmu nie widziałeś, jest mała dziewczynka. Ja odpowiedziałem, że nie.
na co ty skomentowałeś, że w sumie Sally Hawkins wygląda trochę jak mała dziewczynka i to naprawdę tutaj ona z jednej strony po wyjściu z kina byłem zauroczony nawet nie tyle jej grą, co właśnie jej mimiką. Ona jest taką małą dziewczynką w tym filmie. To jest w ogóle ciekawe, że ona w zasadzie rysami twarzy bardziej przypomina kobietę po 40 przed 50, a jednocześnie ma takie momenty uśmiechu, takiego mrugnięcia okiem, gdzie naprawdę... Jak sobie tańczy na korytarzu. To jest mimika malutkiej dziewczynki, 6-5-letniej dziewczynki. I to jest urzekające, w jaki sposób zostałem tym kupiony. Ale z drugiej strony, teraz kiedy powiedziałaś o tej nachalnej jej seksualności, wczoraj oglądałem Labirynt Fauna i w tym filmie byłem bardzo zdziwiony tym, jak kilka razy właśnie, na pewno gdybym oglądał to, nie wiem, 10 lat temu czy jeszcze jako dziecko, tego bym w życiu nie wyłapał. A teraz, jako widz, powiedzmy dorosły, jako mężczyzna, wyłapałem kilka takich zupełnie scen, które z jednej strony jest to baśniowość, z drugiej strony mamy tam sceny przemocy po prostu, ale wyłapałem też kilka takich momentów, kiedy nie wiem dlaczego, nie wiem po co, jest pokazana właśnie jakby seksualność tej małej dziewczynki, już nie pamiętam imienia. Ja tego w ogóle nie wychwyciłam. Takie, wiesz co? Ofelia, tak. Jest kilka takich momentów, kiedy naprawdę ona jest przedstawiona jak kobieta dorosła. Tak. Naprawdę. I takie jest, tak się odsłania sukienki. Dobra, znaczy, to nie chodzi o to, że ona jest na przykład w samej bieliźnie, a bardziej chodzi o to, jak ona, jakieś odsłanianie rąbka spódniczki, pokazanie nóg, ale to jest naprawdę, ona jest przedstawiona tak nie jako przebierająca się dziewczynka, tylko naprawdę jako kobieta, nie wiem, jak atrakcyjna kobieta. Ale mi się wydaje, że to jest też związane z tym, że ona jest w takich warunkach, w jakich jest i musiała trochę szybciej dorosnąć. Tak, ale wydaje mi się, że te sceny nie są przypadkowe. Dobra, ale to... One nie są właśnie, zostawmy to sobie na potem. Nie ten film, że tak powiem, omawiamy w tym momencie, ale ja się nie wypowiedziałem jeszcze o Sally Hawkins, a ja mam z tym jeszcze inny problem niż Joanna. To znaczy, dla mnie ta postać to jest... Już Del Toro w głowie się wymarzyło, że to będzie rola Oscarowa. No bo pomyślcie sami, musi być aktorka, która ma naprawdę dużo do grania tutaj, która nie może używać słów. I samo to w sobie, po pierwsze odwołanie do kina niemego, po drugie jest ta scena, której nagle się robi... Przechodzimy trochę w inną konwencję typowo musicalową i się robi po prostu czarno-biały film, w której tańczymy i śpiewamy. No właśnie, ta scena mi całkowicie tu nie gra trochę. Znaczy, ten miks konwencji tutaj jest troszeczkę faktycznie przedobrzony momentami. Ale tutaj Sally Hawkins, ona ma bardzo dużo do roboty w tym filmie i to musi pokazać faktycznie mimiką, gestami i bardzo mi się faktycznie podoba to, jak ona gra twarzą. Ale to jest rola Oscarowa. No, jest nominowana do... No tak, ale ona tego Oscara zdobędzie. Nie. To się będziemy jeszcze kłócić kiedy indziej pewnie, ale dla mnie jednocześnie ta rola nie jest tak oszałamiająca. Znaczy, faktycznie ona świetnie gra twarzą. Widać u niej na przykład momentami takie zacięcie. Widać u niej takie bardzo, taką fascynację tym potworem na przykład. Widać taką butę wobec tego strażnika. Widać ciepło wobec... No to jest w ogóle świetna scena. Widać ciepło wobec tego swojego sąsiada. I naprawdę ona dużo potrafi pokazać, ale jednocześnie mi faktycznie w tej postaci zgrzyta bardzo dużo na przykład ta seksualność, ale też jednocześnie takie oczywiste sytuacje, w których ona zostaje rzucona. Że tak jakby ona mnie nie potrafiła zaskoczyć. Nie wiem, może miałem za duże oczekiwania wobec tego i dlatego ona się wpisała w to po prostu i to było tyle. Ona po prostu nie przeskoczyła tego. A jednocześnie to była też pierwsza rola Sally Hawkins, z której ją w ogóle pamiętam. To znaczy widziałem ją w Blue Jasmine, ale musiałem sobie odświeżyć bibliografię, tak, filmografię w ogóle tej aktorki. Ja pamiętam, że ona grała w Kwiecie Pustyni. Tam była ta postać niesamowicie fajna i całkowicie mi uciekło to, że ona ją grała, tylko po prostu zapamiętałam postać. No i tutaj postać też zapamiętamy na pewno. Ale nie wiem, właśnie Sally Hawkins dla mnie to nie jest jakieś takie wielkie objawienie, aczkolwiek naprawdę doceniam rolę, że ona tutaj naprawdę świetnie pasuje i to mała dziewczynka, która się w niej budzi, to jest bardzo, bardzo sprawnie wszystko zrealizowane w tym filmie. Ja mam inne raczej pytanie. Powiedzcie o roli Richarda Jenkinsa, który też jest nominowany, tym razem za aktora drugoplanowego. Gość, którego... Sąsiad. Gość, którego kojarzymy z roli ojca w Six Feet Under na przykład. Którego kojarzymy z filmów takich jak Tak, to jest on. Zmienił się, bo zapuścił brodę i ma okulary. A to dobrze zagrał. Nie poznaliśmy go, tak. A to jest facet, który zazwyczaj gra złego nauczyciela, albo złego policjanta, albo detektywa, bo to on jest wpisany już w taki trochę schemat. I tutaj wychodzi z tego schematu i kreuje postać naprawdę ciekawą na samym początku.
I jestem właśnie ciekaw, jak wy się zapatrujecie na to, że on został dominowany tutaj. No właśnie, on gra postać, która budzi niesamowitą sympatię, ale czy to jest rola Oscarowa? Zastanawiałabym się. Nie, jak dla mnie dobrze, ciekawa rola i okej, jest kilka takich ciekawych, sympatycznych, zabawnych scen. Jakoś ta postać jest dobrze zbudowana, ale z drugiej strony to nie jest Oscarowa rola. Jakoś dla mnie tak przechodzi bez echa. No. Znaczy, no właśnie, bo ja mam z nim ten problem, że on po pierwsze w tym filmie wbrew pozorom prawie, że nie ma żadnej roli. To no znaczy, właśnie. Ten film spokojnie mógłby się odbyć bez niego. Tak. Mhm. No i się zgodzimy. Po drugie, on jest takim, tutaj jasne, Jenkins wychodzi ze swojego, powiedzmy, emplua i faktycznie kreuje postać życzliwego sąsiada, homoseksualisty i tak dalej. Tylko, że właśnie to jest ten problem. To znaczy, wątek jego orientacji seksualnej i swego rodzaju samotności świetnie wybrzmiewa na początku. Jest bardzo uroczo zarysowany, po czym nagle odcięty grubą krechą znika i w ogóle już do niego nie wróci. Wydaje mi się, że on jest w zasadzie tylko i wyłącznie po to, zarówno jego niepowodzenia w sferze zawodowej, jakby to, że on też czuje się tak osamotniony i też nie może sobie znaleźć miejsca w społeczeństwie, jak i ta jego, nazwijmy to tak bardzo w cudzysłowie, ale porażka związana właśnie z flirtem albo z jakimś zauroczeniem. Mhm. One są tylko i wyłącznie po to, by wytłumaczyć to, że on jednak decyduje się pomóc bohaterce w tej misji ratowania potwora. No to więcej. I to jest tylko i wyłącznie po to, a trochę szkoda, bo... Albo po to, żeby nakreślić to, że on jest tylko sąsiadem i pokazać, jaka jest jego relacja wobec tej bohaterki, bo albo ja po się to... przez pewien czas zastanawiałam, czy to jest jej ojciec, kto to dla niej jest i wydaje mi się, że to jest też po to, żeby nam wyjaśnić, jakie relacje łączą go z tą dziewczyną. Ale faktycznie można by to lepiej wykorzystać. No przecież on jest dla mnie też po to, żeby był starszy pan, samotny i jeszcze homoseksualista, żebyśmy dopasowali sobie pełen kolorytm mniejszości, nie? No, troszeczkę no z tym mam problem. Bardziej... Żyda brakuje, nie? Moglibyśmy sądzić, że ten Rosjanin jest żydowskiego pochodzenia. Właśnie o tym Rosjaninie chciałem powiedzieć. To znaczy, Michael Stuhlbarg to jest gość, który jest... dla mnie zdecydowanie ma ciekawszą rolę, zdecydowanie lepiej sobie z nim radzi niż Jenkins. Mało tego, to jest drugi film, za który ja bym nominował tego aktora, bo Call Me By Your Name też kreował fantastyczną postać ojca Elio. Tak, Joanno, to był on. To jest człowiek kameleon. Człowiek, którego będziemy kojarzyć, nie będziemy widzieli skąd. A to jest ten sam gość, który miał naprawdę fantastyczną kreację w Call Me By Your Name. Tutaj nie schodzi poniżej poziomu. Ja też bym powiedział, że zupełnie inną postać, kompletnie inną postać kreuje i też świetnie daje radę i trzyma. Nie wiem, czy jego wątek nie był dla mnie najciekawszy w tym filmie. Mhm. Był dosyć schematyczny, ale jednocześnie trudno było przewidzieć, jak skończy. O, jak żałuję, że nie nagraliśmy teraz reakcji Janny, kiedy usłyszała, że grał i w jednym, i w drugim filmie. On grał jeszcze w Czwartej Władzy, której nie widzieliśmy, co prawda, ale też ma tam już ma rolę trzecioplanową praktycznie, ale no dwie role drugoplanowe, w których naprawdę gość się pokazuje szerszej publiczności. Mam nadzieję, że o ile do tej pory jego kariera nie była zbyt, powiedzmy, nie wiem, szeroko komentowana, czy nie był to czołowy aktor Hollywood, tak teraz mam wrażenie, że jest szansa na to, że trochę więcej go w kinie zobaczy. Tylko teraz pytanie, w którą stronę, bo jeżeli w jednym roku grasz w trzech ważnych, głośnych filmach, które się w tym roku pojawiają, to z jednej strony możesz dostać w następnym filmie, w następnym roku jakąś znaczącą rolę, z drugiej strony już zawsze możesz zostać przy rolach drugoplanowych i być... Nie chciałbym powiedzieć statystą, ale jednak... Jaskim braciakiem. Grać w wielu filmach, ale nigdy nic istotnego. A słuchajcie, ten gość wygląda w ogóle jak Joaquin Phoenix czasami. Czasem wygląda jak... nie wiem... Po prostu jest kilku aktorów, których mógłbym dopasować do tego, jak on wygląda, ale mi bardzo się kojarzy z Joaquinem Phoenixem. Jakby trzeba było, nie wiem, na przykład jakiegoś brata dla Joaquina Phoenixa w jakimś filmie, no to myślę, że Stuhlbarg jest świetną propozycją do niego, nie? Czyli będziemy śledzić dalej, będziemy śledzić rozwój jego kariery. Włoskim wzorem możemy powiedzieć, że młody, perspektywiczny, ciągle młody. Młody, może tak średnio młody, ale na pewno perspektywiczny. No tak mówię, włoskim wzorem. Ciągle młody, jeszcze młody. Tak jest. Tych nominacji jest cała masa, przy czym dla mnie najbardziej niezrozumiała nominacja, bo chcę o tym powiedzieć, to jest muzyka. Tu się zgadzam w 100%. Mi muzyka przeszkadzała w tym filmie. Nic nie będzie słychać, bo mówisz. Bo ja ledwo zrozumiałem, jak nic mówię. Nie będzie słychać, bo mówisz? Bojesz. Wiem, o co chodzi. Mnie muzyka w tym filmie drażniła. To się rzadko zdarza. No właśnie, Michael Desplat to jest gość, który często robi bardzo podobne ścieżki ilustracyjne, mam wrażenie, do filmów. I tutaj miałem też wrażenie, że tą muzykę to ja już gdzieś w ogóle słyszałem. Żeby było śmiesznie, ten
Soundtrack sobie puściłem przed filmem już, bo same takie ochy, achy były, że co to za fantastyczna w ogóle ścieżka dźwiękowa. I o ile przed filmem stwierdziłem, że ej, to całkiem fajnie, nie? Tak buduje klimat nastrojowy i tak dalej. Tak filmy w ogóle nie słyszałem. Kompletnie, zero. I ona mówi, że jej kompletnie przeszkadzało, a ja mam problem taki, że ja jej nie słyszałem. Michał. Znaczy, jakbyś mnie teraz zapytał o muzykę z Black Panther, albo o muzykę z kilku innych filmów, które widziałem w ciągu ostatniego miesiąca, to niemal o każdym mógł mi coś powiedzieć. A jeśli spytasz mnie o muzykę o kształcie wody, z kształtu wody, to w zasadzie ciężko mi powiedzieć cokolwiek. No właśnie. Ani mnie nie denerwowała, ani nie zwróciłem na nią szczególnie uwagi. Czyli chyba nie najlepiej. No chyba nie mogło być gorzej, ale... Szczególnie, że wszyscy się zachwycają, to my jesteśmy naprawdę trójką ludzi, którzy... Wydaje mi się, że żeby muzyka była nominowana do Oscara, to powinno być coś takiego, co ja miałam przy Nici Widmo. Mija 10 minut filmu i ja pytam podczas jednego utworu, pytam Tomka, czy ta muzyka jest nominowana do Oscara. Albo to musi być coś takiego, co zrobił moim zdaniem Hans Zimmer w Dunkierce, że ta muzyka wychodzi na pierwszy plan, ale w taki sposób, że ona się staje w pewnym momencie bohaterem i staje się narracją. Tutaj, mówię, dla mnie muzyka w kształcie wody jest kompletnie niewidoczna, więc ja się nim zachwycać na pewno nie będę. Joannę drażniła, więc to jest chyba ta nominacja, która nam najmniej pasuje w tym filmie w ogóle. A o scenariuszu, co byście powiedzieli? Oryginalny, wymyślił to sobie. Z tym oryginalnością to też jest problem, bo są sceny, za które Del Toro jest osądzony o plagiat i ten film może dużo na tym stracić wizerunkowo. Ale co sądzicie o scenariuszu, bo dla mnie jest banalny. To tak. Prościutki. Ja wiem, że to... Bo nie jest tajemnicą, że chcemy zrobić osobny odcinek ogólnie o twórczości Del Toro. I tutaj to jest ze mną, dla mnie scenariusz na przykład Labiryntu Fauna i Kształtu Wody są podobne, ale nie w tym znaczeniu, że tam, oczywiście podobieństw też będzie sporo, ale bardziej chodzi mi o to, że to są scenariusze, które są dla mnie o tyle ciekawe, że są jakieś nieprzewidywalne momenty, które, znaczy inaczej, nie nieprzewidywalne, źle to nazwałem. Chodzi o to, że ten scenariusz, mimo że jest banalny, tu się zgodzę. Jest bardzo prościutki. To nie? Tak, to wydaje mi się, że jest kilka momentów, które może nie są jakimś wielkim zaskoczeniem, ale wydawałoby mi się, że można było je rozwiązać inaczej. I tak jak mówiłaś też, są filmy opowiadane przez wyobraźnię. Mi się to bardzo podoba. Ale z drugiej strony w tych scenariuszach jest bardzo dużo uproszczeń. I to zarówno w Labiryncie Fauna, w ogóle jak i w Kształcie Wody. Mi się wydaje, że w stosunku do Labiryntu Fauna nastąpił jakiś regres, bo oglądając ten film, masz takie wrażenie, że Del Toro był tak zachłyśnięty tym, że wreszcie miał środki i możliwość zrobienia filmu takiego, jaki sobie wyobrażał, że troszeczkę się nie skupił na jakimś większym zniuansowaniu bohaterów i scenariusz na tym ucierpiał, tak mi się wydaje. Tak, ja się zgadzam, bo ten film mnie znudził. Że Labirynt Fauna już jest takim momentem, kiedy widzimy, że ten reżyser dojrzał do tego, żeby scenariusz był troszeczkę bardziej zniuansowany, żeby on nie był aż tak naiwny. Ale tu się z tobą nie zgodzę, bo dla mnie też w Labiryncie Fauna jest mnóstwo takich momentów, które w zasadzie... Ale... Wychodzi nam odcinek o Labiryncie Fauna. Tak, ale... bo jedyny film Del Toro, który widziałem. Ale w odniesieniu do... W stosunku do Labiryntu Fauna i tak... No tego się trzymam, że nastąpił regres. To znaczy, Labirynt Fauna to było to takie objawienie w Hollywood, gdzie nagle się okazało, że mamy meksykańskiego twórcę, który potrafi ludzi oczarować, zrobić fajną baśń i powiedzieć o czymś ważnym. I nagle się zaczęły duże oczekiwania wobec Del Toro i jednocześnie duże pieniądze, które zaczęły do mu przeznaczać. I powstał Pacific Rim, powstał Crimson Peak i się okazało, że to jest gość, który potrzebuje chyba raczej większych wymagań wobec samego siebie, a nie, że ma duży budżet i robi to, co chce. Że faktycznie, no mówię, mnie ten scenariusz tutaj trochę niestety znudził. To znaczy, to była historia, która była przewidywalna. Jeśli tylko widzieliście jakąkolwiek baśń, albo czytaliście... Bo ten film to jest po prostu baśń. Trudno ją traktować jako cokolwiek poważnego, bo się dzieją naprawdę takie rzeczy po prostu baśniowe wprost. I to jest baśń po prostu na odwrót. Tutaj potwory są lepsze od ludzi. I to potworom powinno się kibicować. Potworom tutaj oczywiście bierze się tutaj pod uwagę. Możecie sobie wkleić dowolnie Żyda, ciemnoskórego, niemowę, inwalidę, kogokolwiek sobie tam wpiszecie, to tego należy tutaj szanować, a nie potwora, a nie normalnego człowieka, bo to jest po prostu wymieszane przez Del Toro. Niby tak, ale ja dalej będę chciał podkreślić to, że jego scenariusze są
pełne jakichś fabularnych, nawet nie tyle uproszczeń, co momentów, kiedy gdybyśmy chcieli sobie uzasadnić... Wiesz co, to jest tak, o, jesteś nauczycielem. To jest tak jak z momentami, kiedy opowiadasz baśń albo przedstawiasz mitologię dzieciakom w szkole i dzieciaki reagują, ale dlaczego on tak zrobił? Przecież to jest głupie, to jest bez sensu. Mhm. I bo tak jest z mitologią, że pewne rzeczy... Albo dzieciaki reagują tekstami typu, to jest patologia, to jest nie do wytłumaczenia. I w sumie podobnie jest w tym filmie, to nie jest patologia, ale rzecz w tym, że niektóre zachowania bohaterów albo niektóre momenty, kiedy sytuacja potoczyła się tak, a nie inaczej, ciężko jest wytłumaczyć, bo one fabularnie jakby są bezsensowne. Ale słuchaj, mi to nie przeszkadza, znaczy, bo ja po prostu wiem, że to jest konwencja. No właśnie, chciałam to powiedzieć, że w przypadku Crimson Peak będziemy o tym mówić, możemy zarzucić bardzo wiele. Możemy powiedzieć, że ten film jest przewidywalny, że postaci są takie, jakie są, że nie mają co grać, ale moim zdaniem to jest po prostu bardzo dobrze odrobiona lekcja z powieści gotycystycznej i nie czepiałabym się tego, bo to jest zrobione po prostu jeden do jeden, tak jak to powinno wyglądać w powieści gotycystycznej i nie ma dodanego niczego więcej. Tak, bo tutaj bardzo sprawnie Del Toro żongluje konwencjami. Mamy i horror w pewnym momencie przy kształcie wody, mamy komedii całkiem sporo, mamy musical, są wątki kryminalne i tutaj nie ma, tak powiem, bardzo, bardzo ciekawe zresztą dla mnie rozegrane. I ta mieszanka tutaj, ona w pewnym sensie działa, tylko że jednocześnie historia trochę nie dźwiga tego, co chciał wrzucić Del Toro do tego filmu, bo możemy rozkładać sobie ten film na takie metafory, że tutaj czym są buty dla bohaterki w ogóle i tak dalej. Tak, że woda okres prenatalny, jajko, symbol życia. I no tutaj, właśnie, nie? Tego typu rzeczy to jest cała masa taka, że jasne, jak ktoś chce i sobie będzie miał dużo czasu i sobie ten film się zakocha w nim, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś się zakocha w tym filmie. I nie wiem, być może tak, tak jak się dzieje z Akademią, że zakochali się w tym filmie, że jest taki piękny, jest hołdem dla kina, wykorzystuje gatunki, style nawiązań, jest taki ładny i w ale ogóle. Ciężko mi sobie wyobrazić, że ten film jest doceniony przez kogoś, kto widział wszystkie inne filmy Del Toro. Poza wizualną warstwą. No, ale właśnie to jest ten problem, że zobaczcie, że my w dużej mierze poza scenariuszem i muzyką chwalimy wszystkie elementy tego filmu. Tak, ale chcielibyśmy czegoś więcej, bo chcielibyśmy, żeby reżyser się rozwinął. Chcielibyśmy widzieć progres, a nie regres. No przede wszystkim tutaj... Nie tylko ten wizualny. Tak, znaczy ja widziałem kilka recenzji i faktycznie niektórzy wspominają, że wszystkie elementy są ok, tylko że całość jednocześnie nie służyła się z nim całkowicie w jedno. Mhm. Być może. I być może to jest właśnie odpowiedź na te nasze wątpliwości. Tutaj bardzo prawdopodobne. Mi się wydaje, że faktycznie, że wszystko tutaj gra, tylko że nie w jednej drużynie. Dla nas często takim papierkiem lakmusowym jest to, czy rozmawiając o filmie, stwierdzamy, że widzieliśmy go raz i czy za rok albo za dwa mielibyśmy przyjemność z tego, by usiąść sobie wieczorem i tak dla przyjemności jakiejkolwiek, czy to takiej lekkiej i niezobowiązującej, czy dla jakiegoś wielkiego... Czy z takim zadaniem, że chcemy wszystko wyczuć w tym filmie? Tak czy inaczej, czy zamierzamy w ciągu najbliższego pół roku, dwóch lat usiąść jeszcze raz i ten film obejrzeć. I w sumie tak jest z kształtem wody, że raz widziałem ten film i okej, okay, ten film był niezły, dobry. Znaczy jak będzie leciał w telewizji, to ja go sobie chętnie zobaczę. Jak będzie na DVD, to nie będę leciała zaraz go kupować. Natomiast nie żebym szła do kina go jeszcze raz zobaczyć, natomiast bez bólu bym go obejrzała raz jeszcze. Problem dla mnie jest w tym, ile on nominacji Oscarowych dostał. No, znaczy, i wydaje mi się, że to oczekiwania jest... rzeczywistości. Tak, ja bym go jeszcze raz obejrzał dla Sally Hawkins. My w ogóle nie mówimy, że to jest zły film. Absolutnie nie. Chodzi o to, że na tle innych filmów moim zdaniem zebrał zbyt duże oklaski. O, po prostu. Tak sądzę. Tak, no ale to też gdzieś czytałem, mówiłem ci to Jano wczoraj, że Del Toro zrobił film, który jest takim La La Landem tego roku. To znaczy, no, że łączy sobie elementy musicalu, jest bardzo ładny, kolorowy i jest o kinie. Trochę tak. I to są elementy, które Akademia najwidoczniej po prostu docenia. A ja się nie zgodzę, bo La La Land był lepszy. No La La Land był dla lepszy, mnie też. Jasne, tak, tu się jasne, to zgodzimy. Jasne. Ale mówię, ja też kształt wody jeszcze kiedyś do niego wrócę, na pewno. Mhm. To nie ulega wątpliwości, na pewno kiedyś go zobaczę, ale faktycznie gdybym miał wybierać teraz, na jaki film z tych oscarowych hitów poszedł jeszcze raz, to byłby jeden z tych ostatnich w kolejce. Tu się zgadzamy. Dla formalności oceny, Michał? 7 na 10, dobry. U mnie też 7 bez serduszka, chociaż był ładny, więc w sumie do serduszka mógłbym nawet podać. Jadna. U mnie 7, ale bardziej się skłaniam do takiemu 6,5.
6,5, no takie 6,5 łamane na 7. Po prostu, no... Niezbyt dobry film. Właśnie uważam, że gdybym dała mu 7, to skrzywdziłabym lepszy film, o którym 7 dałam. Znaczy, i dlatego dałaś mu 7. No nie, dlatego... A, dałaś mu 6,5. Dlatego chcę mu dać 6,5, chcę wyjść poza skalę. Na pewno by się ucieszył dyrektor, gdyby słyszał, że jego film wychodzi poza skalę. Tym optymistycznym... z 6,5 już tak niekoniecznie. Z tym optymistycznym akcentem, no bo to jest dobry film i polecamy, żeby go w kinie zobaczyć. Na pewno przynajmniej obrazki wam wynagrodzą, jeśli byście się nudzili na warstwie fabularnej. Dla niektórych muzyka, my co prawda nie jesteśmy fanami, ale być może. Tymczasem żegnamy się, podcast Deka. Ahoj. Pa. I powinienem coś powiedzieć teraz, tak? Tak. To cześć. Cześć. Dziękuję. Podcast Brzydkie Kreatury. Ahoj.